Witam Wam w kolejnym filmiku z serii Q&A. Q&A, na które sami prosiliście. Podczas urlopu miałam chwilkę, leżałam sobie właśnie na leżaku i mówię, ach, odpowiadam na Wasze pytania, jeśli jakieś macie. Takowe się pojawiło i na końcu gdzieś tam ktoś poprosił, żeby zrobić Q&A na YouTube. No to też robię. Dla osób, które pierwszy raz na kanale są, witam Was bardzo serdecznie. Rozejrzyjcie się po kanale. Jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena. Tarot, numerologia, karty anielskie, rytuały. Póki co to są moje techniki dywinacyjne, którymi się posługuję. Może to za jakiś czas się też zmienić, będzie się poszerzało. Mam tutaj telefon i pytania do Q&A, zatem będę też to czyniła. I teraz tak, mam pytanie od Kupsona. Jakie podejście do ezoteryki mają Pani bliscy? Moi bliscy, jeżeli chodzi o kwestię mojego męża, on jest bardzo dumny z tego, co robię. Chwali się wszystkim, że ma żonę wróżkę, a tak naprawdę to on jest powodem tego, że ja się pojawiłam publicznie. A wcześniej historie zawodowe nie układały się tak, jakbym sobie tego życzyła. Zostałam kilkakrotnie oszukana i mąż stwierdził przy ostatnim takim właśnie zachowaniu przez mojego poprzedniego pracodawcę, stwierdził, czas, abyś poszła na swoje. Widzę, co się dzieje, widzę, jak ludzie reagują. Zainwestuj wtedy w kurs, żebyś miała papierek i idź do przodu. I jego zaskórniaki on wyciągnął, zainwestował w mój kurs, który był tak naprawdę potrzebny do tego, aby mieć tą glajdkę. I też tak się to rozpoczęło. Jeżeli chodzi o córkę, tutaj ona w jakiś tam sposób nie przeszkadza jej to. Mam wrażenie, smykałkę do astrologii, ale w jakiś tam sposób na razie do tego nie zmierza. A otoczenie, jedni mówią, że im to nie przeszkadza, a inni troszkę się gdzieś tam wstydzą tego, ale generalnie nie jest źle. I teraz tak, mam kolejne pytanko, muszę przewinąć. Miriamowa pyta tak, czy da się wyżyć ze stawiania tarota? Trudno mi powiedzieć, czy da się wyżyć. Myślę, że jeśli się wykonuje swoją, bo praca wróżki jest pracą, jest to normalny zawód, a jeżeli wykonuje się to systematycznie, skrupulatnie i pracuje się, to myślę, że jesteś w stanie zapracować na to, aby móc funkcjonować zawodowo. Ja mam to szczęście, że gdzieś tam mamy wspólny budżet domowy z mężem i gdzieś tam się wspieramy tego, raz on ma więcej, raz ja mam troszkę więcej. Powiem tak, czy da się wyżyć? Jest to możliwe, ale nie powiedziałabym, że przez każde 12 miesięcy. Czasem jest tak, że jest nadwyżka, czasem jest tak, że gdzieś tam to nie starcza. To jest niestabilna jakby historia finansowa. Dziś masz tyle, a jutro nie wiesz, czy będziesz miała. To, że na przykład masz poumawianych klientów, nie oznacza, że oni się pojawią, bo często bywa tak, że osoby po prostu rezygnują z chwili na chwilę i na to też warto być przygotowanym. Stawianie kart, wróżka, tarociska, jest to praca, jak każda, można by powiedzieć, inna, która jest generowana na swoim i wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, gdy pracujesz na swoim, możesz spodziewać się dochodów, które pozwolą Ci na funkcjonowanie takie normalne, ale też jest coś takiego jak a czy w następnym miesiącu też mi starczy. Zatem jest to możliwe, jak najbardziej to jest wypracowanie z dnia na dzień, to się nie robi, to się pracuje na takie rzeczy latami, bo jeżeli jest taki pik do góry, że masz high, to bardzo często te osoby, które sobie nie wypracowały pewnych rzeczy, bardzo szybko się wykruszają. To jest tak jak aktorzy, piosenkarze, niektórzy idą tak, że można z tego wyżyć, a na przykład po roku, dwóch latach gdzieś tam znikają. A też osoby, które pracowały latami na swój jakby status, latami też pozostają. Zatem myślę, że można powiedzieć, jeżeli się mądrze do tego podejdzie, to i jesteśmy w stanie z tego się utrzymać. I mam pytania, które wysłała mi osoba na
prywatne tutaj. No miał tych pytań dużo, ale gdzie ty jesteś, mój drogi? Gdzie ty jesteś? Czy to było to? Nie. To też nie. To też nie. Gdzie ty jesteś? Tak, Patryk. Jak wiele razy mówiła pani, że talia ma znaczenie. Przykładowo, w jednej talii kochankowie to romans, w drugiej to małżeństwo. Zatem, co jeśli ktoś ma zakodowane w głowie, że kochankowie to małżeństwo, nawet jeśli używa talii, w której ukazano na tej karcie romans? Jak widząc w tarocie snów kochanków, powiem, że to romans, a ktoś inny, że to małżeństwo. Jak to odbierać? Kto ma w sumie rację? Każdy, bo ważne jest, jak wróżący czuje kartę. Jeżeli chodzi o kwestię, wszystko to, co jest na karcie, jest istotne. I bez powodu pewne rysunki się nie pojawiły. I teraz tak, jeżeli ty używasz talii, w której masz zakodowane, że w karcie kochanków jest to romans, to polecam szukanie talii, w której również taka historia będzie, jeśli nie umiesz się przestawić, patrząc na karty, w której jest to romans. No bo jeśli widzisz związek małżeński, który jest chyba w talii koła fortuny, jest związek małżeński w karcie pokazane, to no, gdzieś tam ten romans tu się kłóci. I to w kartach i w tarocie nie chodzi o to, kto ma rację, bo ja jakby przestrzegam przed takimi historiami. I teraz tak, jeżeli patrzysz na talię, w której jest kochankowie w pozycji romansu ukrytej, to tak ją należy czytać. Jeżeli jest to zakodowane u ciebie, że karta kochankowie to jest romans, a nie inaczej, to szukaj talii, którą byś chciał ewentualnie współpracować, która również ma takie znaczenie. Wtedy będziesz spokojniej gdzieś tam tutaj funkcjonował w prognozach. A jeżeli ktoś, kto ma małżeństwo, uważa, że to jest małżeństwo, też ma rację. Też w jakiś ten sposób może uważać, że tak jest, bo on używa, czy też ona, takiej talii. Zatem tu nie chodzi o to, że ty nie masz racji, ja mam rację, tylko chodzi o to, że dwie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Jak najbardziej tak. Kolejne pytanie. Z tym już raz pani pisałem na Q&A, była pani na wakacjach, ale podrążę to jeszcze. Bardzo mocno czuję tarota snów. Żaden tarot tak do mnie nie przemawia. Nie maluje mi w głowie obrazów, jak właśnie tarot snów. Inne talie także czytam bez problemu, ale nie tak przyjemnie jak tarota snów. Czy to dobre zjawisko? Czy to nic złego, że jedna talia leży mi bardziej niż inna? Nie, nie jest to złe. Znalazłeś swoją wymarzoną talię i jesteś szczęściarzem, że czujesz talię jedną tak dobrze, bo ktoś używa na przykład 10 i żadnej tak dobrze nie czuje. Czasem jest tak, że tarocista używa jednej do związku, bo ta talia mu się w związkach świetnie prowadzi. Inną talię prowadzi do kwestii właśnie finansowych, zawodowych, a inną do spraw zdrowotnych. To jak ty się czujesz z daną talią, to jest twój indywidualny jakby kontakt z narzędziem pracy. I jeżeli jesteś ukierunkowany na tą talię i na ten moment świetnie się z nią rozumiesz, to się ciesz, nie szukaj problemu. Ale zwróć też uwagę na to, że nowe talie mogą dawać dodatkowe znaczenia, użyjesz wtedy innych słów, niby ten sam rozkład, ale inne słowa ci przyjdą do głowy poprzez właśnie przypomnienie ci się w trakcie realizacji na przykład tej prognozy dla kogoś tam, czytając z tej talii. Nie, ja nie uważam, że to jest złe, ja uważam, że to może być świetne ze względu na to, że ta talia jest po prostu tą twoją i na ten moment taką ona pozostanie. Zatem tak to widzę ja. Kolejne pytanko. Dla pani w tarocie snów szóstka mieczy ma znaczenie bardziej, że idzie do mnie, czy odchodzi ode mnie? Szóstka mieczy jest, z tego co pamiętam, odwrócona do mnie na tej zasadzie, tak? I jeżeli chodzi o kwestię szóstkę mieczy, ja czytam ją generalnie jako powroty z czegoś do... powrót do domu, zjazd do domu, czyli niby odchodzę, a jednak wracam. Tak czytam tą kartę. Czyli jedno i drugie w karcie tej. A jeżeli chodzi o relacje partnerskie, to raczej ktoś oddala się od relacji partnerskiej na poczet czegoś innego. W ten sposób.
Orientuje się Pani, gdzie jest dostępna w jakimś polskim ezosklepie nowa wersja. Nowej wersji z tarocie snów nie mam pojęcia, gdzie jest w polskim, a ja kupowałam na eBayu i zatem tam też można sobie kupić na eBayu tą talię tarota snów, bo jeżeli będziesz kupował, jeśli jest dostępna na stronie Chiromarchitego, to dostajesz talię z jego autografem. I mam kilka talii, które właśnie kupiłam na jego stronie. Olerę drogie to było, przesyłka jest do tego droga, ale mam kilka talii właśnie, bo jeżeli się kupuje bezpośrednio u niego, dostajesz jedną kartę, która jest z jego autografem. Ale tak, na eBayu i na polskim eBayu też widziałam, zatem można śmiało tam zobaczyć. Jeżeli chciałbyś tarota znów tą, nazwijmy to klasyczną wersję, to na Synergię Polska również ona jest. PS, jest Pani bardzo dobrą nauczycielką. A dziękuję, słucham Pani z wielką przyjemnością i ogromnym zaciekawieniem. Pozdrawiam Parek, jakby co to nie Pan. I to sobie zakomunikowałam, zakodowałam i też w jakiś ten sposób w tą stronę zmierzam. Było też pytanie od jednej osoby, która mówi, jak się zaczęła moja przygoda z ezoteryką i o tym już omawiałam, mówiłam, czy też to omawiałam w innej, w innym właśnie Q&A, zatem Was do tego też zapraszam i teraz poszukam kolejnego pytania, czy się tutaj pojawiło do Q&A. Nie, więcej pytań nie ma, zatem taki króciutki filmik tutaj jest dla Was nagrany z serii Q&A. Mam nadzieję, że te odpowiedzi, które się pojawią w jakiś ten sposób, pozwolą Wam poszerzyć też tutaj informacje i wiedzę. Do następnego Q&A, które nie wiem za ile, za pół roku się pojawi, a dzisiaj wieczorem, czyli w piątki, staram się realizować dla Was live. Ściskam, całuję, pa, pa!